piątek, 8 listopada rozpoczyna obchody Święta Niepodległości Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej. Jej członkowie tego dnia spotkali się przy tablicach katyńskich na Konteszyńcu w czeskim Cieszynie. Złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz odśpiewali rotę. To już jest tradycja, że się spotykamy tutaj zawsze z okazji ważnych świąt, ważnych uroczystości związanych z naszą ojczyzną. Dzisiaj spotykamy się z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Może parę słów na ten temat. Święto 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, zostało ustanowione po I wojnie światowej w 1918 roku, kiedy Niemcy tę wojnę przegrali. Natomiast jeśli chodzi o Święto Narodowe Niepodległości, to zostało ono uchwalone ustawą dopiero w 1937 roku. Do tego czasu to było święto wojskowe, od tego czasu to było święto narodowe. To święto narodowe mieli wtedy możliwość Polacy obchodzić jeszcze w 1938 roku, no bo w 1939 wiadomo, 1 września wybuchła II wojna światowa. Święto Narodowe, Święto Niepodległości zostało znów zlikwidowane w lipcu w 1945 roku, zostało ogłoszone święto 22 lipca przez manifest, z okazji manifestu PKWN. I tak było aż do 1989 roku, kiedy znów Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zostało przywrócone. Więc od tego czasu mamy możliwość obchodzić 11 listopada i robimy to tutaj właśnie na Zaolziu. Cieszę się z tego, że jesteście Państwo z nami. Zaprosiliśmy nie tylko członków naszej rodziny katyńskiej, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej, ale zaprosiliśmy także wszystkich mieszkańców czeskiego i polskiego Cieszyna po to, żeby przyszli razem z nami świętować to święto. No, może z biegiem czasu tych przedstawicieli, tych obywateli czeskiego Cieszyna będzie z nami trochę więcej, żeby zamanifestować swoją jedność, żeby zamanifestować swój patriotyzm, żeby zamanifestować to, że jesteśmy Polakami i jeszcze tu jesteśmy. Witam bardzo serdecznie panią Marzenę Karwowską, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie. Bardzo serdecznie witam. Oraz wszystkich przedstawicieli organizacji, instytucji, których tutaj nie będę wymieniał, żeby kogoś nie zapomnieć, ale poproszę teraz może panią konsul o parę słów. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, przyjaciele Polski. Stoję dziś przed Państwem z wielką dumą i szacunkiem w tym szczególnym miejscu pod tablicami katyńskimi, które są wiecznym świadectwem naszej bolesnej historii, jednocześnie symbolem narodowej jedności oraz wierności ideom wolności i godności człowieka. Spotykamy się tutaj z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, aby uczcić pamięć tych, którzy oddali życie za naszą wolność, aby wspólnie przypomnieć sobie znaczenie słowa niepodległość. Niepodległość nie była nam dana, była wywalczona wysiłkiem wielu pokoleń. Polacy, pomimo licznych rozbiorów, nigdy nie zapomnieli, kim są. Nie pozwolili, aby ich język, kultura i duma narodowa zanikły. To właśnie ta niezwykła determinacja, duch patriotyzmu i poczucie wspólnoty były fundamentem odbudowy wolnej Polski. Ale pamięć o bohaterach narodowych nie kończy się na 1918 roku. Przypominają nam o tym tragiczne wydarzenia w Katyniu i innych miejscach. Tablice katyńskie, przed którymi dziś stoimy, upamiętniają tysiące polskich oficerów, którzy stali się ofiarami brutalnych represji. Wierzyli oni w wolną Polskę i zapłacili za to cenę najwyższą. Ich losy są przestrogą i przypomnieniem, że wolność jest nie tylko darem, ale i zobowiązaniem, obowiązkiem, który my jako naród niesiemy z pokolenia na pokolenie. Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest także świętem współczesnych patriotów,
którzy przywracają pamięć o tych, którzy zginęli za ojczyznę, którzy na co dzień dbają o zachowanie naszej historii i kultury. To również państwo, czując przynależność do swojego narodu, podejmują działania na rzecz naszej tożsamości. Dlatego chcę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska za organizację dzisiejszej uroczystości, za pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i bohaterach narodowych. Dziękuję także wszystkim obecnym tu dziś za to, że razem możemy oddać hołd tym, którzy walczyli o Polskę, wolną, niepodległą, suwerenną. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.